Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. Czy na rynku kapitałowym widać już skutki zaostrzenia wojny handlowej Waszyngtonu z Pekinem, ale też zwiększenia szans na bezumowny Brexit, spowolnienia gospodarczego w Europie? Czy to już jest widoczne? Tak, niewątpliwie było widoczne, szczególnie na przełomie tygodnia, na przełomie tamtego tygodnia, to znaczy po 31, przełomie miesięcy nawet można by powiedzieć, dlatego że wtedy 31 lipca Fed obniżył stopy. Wydawało się, że to jest najważniejsze wydarzenie i tygodnia, i miesiąca, a może nawet wielu miesięcy. Okazało się, że nie, że to nie było najważniejsze wydarzenie, bo następnego dnia już pan Donald Trump powiedział, że podniesie cła na produkty z Chin, to na 300 miliardów importu z Chin od 1 września. Najbardziej zabawne, jeżeli to może być zabawne, było to, że powiedział to dzień po zakończeniu rozmów w Szanghaju chińsko-amerykańskich, które były preludium do rozmów, które miały się odbyć we wrześniu. Więc naprawdę nikt się tego nie spodziewał i stąd reakcja rynków była chyba trochę przesadna. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, pan Donald Trump potrafi wiele razy zmieniać zdanie i potem się zresztą okazało w ostatnim tygodniu, że zmieniał zdanie, że rozmowy się wrześniowe odbędą, że co prawda Chiny mają zaprzestać importu produktów rolnych ze Stanów, co uderzy w farmerów, czyli wyborców pana Trumpa. No w ogóle cła nałożone na chińskie produkty uderzą w wyborców pana Trumpa, bo uderzą w konsumentów w Stanach Zjednoczonych, co pan prezydent Trump z uporem odrzuca i uważa, że to Chińczycy zapłacą co cła, jak wiemy, cła płaci importer, prawda? No tak, no jeszcze Chińczycy dodatkowo sprytnie jakby obchodzą te wszystkie cła, dewaluując juana, no i to już jest... Tak, chociaż nie do końca tak jest, ale rzeczywiście i tutaj Trump ma rację, bo on twierdzi, że Chiny manipulują walutą. Te słowa padły pierwszy raz chyba od 20 kilku lat, bo wystrzegano się bardzo określenia Chin jako manipulatora swoją walutą, dlatego że to nie jest zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu. I to było groźne dla Chin. Ale prawda jest taka, cokolwiek by nie mówić, to Chiny rzeczywiście manipulują walutą. I po tym zawirowaniu z tweetem Trumpa 1 sierpnia, natychmiast juan rzeczywiście zaczął tracić. Kurs dolar, juan doszedł do 7 z maleńkim groszem, 7,04, 7,05 i stanął. No i Chiny od razu powiedziały, że nie, oni nie pozwolą tak, żeby juan się tak osłabił. Rzeczywiście przytrzymali go na tym poziomie. Bardzo często tak robią. Bardzo często. Poprzednio też było widać 2- czy 3-miesięczny okres stabilizacji w okolicach 6,70. Za dolara, trzymali i czekali na rozwój sytuacji. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, jeżeli jest źle, natychmiast osłabiają juana, pomagają w ten sposób eksporterom, oni mniej tracą na ewentualnych obniżkach cen, gdyby chcieli się dopasować do sytuacji w Stanach. No i, no ale jest pewne zagrożenie, mianowicie gdyby Chińczycy za szybko pozwolili się juanowi osłabiać, to zacząłby uciekać kapitał. A i tak ich rezerwy walutowe spadają. Nie tak szybko, jak spadały jeszcze powiedzmy rok czy dwa lata temu, bo wtedy z 4 miliardów zrobiło się nagle 4 tysięcy miliardów. Zrobiło się nagle 3 biliony 200 miliardów. Teraz jest to 300 z małym groszykiem. No, nadal są pokaźne. Nadal są pokaźne, ale oni nie chcą, żeby to się załamało, żeby te rezerwy zaczęły, żeby te pieniądze zaczęły szybciej uciekać, bo to by było dla nich groźne. Dlatego też ta gra na rynku walutowym musi być prowadzona niezwykle ostrożnie i zawsze można się gdzieś tam pomylić. No ale, Ludowy Bank Chin robi fixing, od tego fixingu juan może się odchylić tam o 2%. No i tym fixingiem pokazuje, co chce osiągnąć. No i ciekawe, co się teraz wydarzy, czy Trump znowu podniesie cła do 20%. I to jest pytanie za wiele miliardów dolarów. Jeżeli by, mówiliśmy tu już kiedyś chyba o tym, żeby ktoś wiedział, co Trump tweetnie, to mógłby zarobić potężne pieniądze. Właśnie to no tak. To może i zarabia. Nikt tego nie wie. Ale jak to się wszystko przekłada właśnie na rynki finansowe? No teraz widać jakieś trochę uspokojenia jest. Tak, w zeszłym tygodniu było rzeczywiście uspokojenie, tak. Całkiem sensowne odbicie w Stanach Zjednoczonych, no bo doszli do jakiego wniosku. Jeżeli
jeżeli Steven Mnuchin, czyli sekretarz skarbu, mówi, że nie, no rozmowy będą chińsko-amerykańskie we wrześniu, tak jak zakładano, to po co się denerwować? No zobaczymy, co się będzie działo. No nie ma sensu wyprzedawać tak na siłę, skoro być może się jakoś dogadają. No i właśnie Chińczycy powiedzieli, że tego juana tak szybko nie będą dewaluowali. To spowodowało, że nastąpiło jakieś uspokojenie, ale niepewność na tych rynkach będzie trwała. Dlaczego? Dlatego, że ja twierdziłem, a potem przeczytałem w Goldman Sachsie, czyli w grupie, która jest chyba najpotężniejszym inwestorem na świecie, że oni twierdzą to samo, że do czasu wyborów, czyli listopada w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, wyborów prezydenckich, umowa nie powstanie, bo nikomu na tym nie zależy. Chińczycy mówią, a może Trumpa już nie będzie? To po co w tej chwili na jakieś złe warunki się godzić? A pan prezydent Trump mówi, mój elektorat lubi to, jak ja te wojny handlowe podgrzewam, bo rzeczywiście tak jest, mimo że temu jego elektoratowi, jak przed chwilą mi powiedzieli, to szkodzi. No ale to no, tak bywa. Właśnie, ale czy to na przykład na Polskę ma jakieś generalnie przełożenie no na nasz rynek kapitałowy? Ma na walutę, bo żeśmy widzieli, prawda? Tak, dolar się generalnie mocno. Jeżeli chodzi o najważniejszą parę, oczywiście na wielu powie, że nie najważniejsza, ale według mnie najważniejszą, czyli euro-złoty, no bo to jednak handel z Unią Europejską to 70% naszego handlu zagranicznego i te kontakty są najważniejsze, to tam jest stabilizacja. Owszem, euro-złoty podskoczył, ale taki trend dwuletni jest 4,10, 4,40, teraz jest 4,30 mniej więcej. Nic się tam nie dzieje. No, rzeczywiście bolesne jest to dla frankowiczów. To jest bolesne, bo zbliżamy się do czwórki. Tak, bezpieczna przystań. Prawda? Tak, no bo to jest bezpieczna przystań. Zresztą widać to na złocie również, prawda? No złoto wybiło się w końcu z tej konsolidacji, przekroczyło, właśnie musnęło, przekraczając delikatnie $1500 za uncję. No, niektórzy mówią, że to jest bardzo dużo. No dużo, jak się popatrzy na krótki, stosunkowo krótki okres, czy średni. Ale jak się pamięta, w 2011 roku było $1900, no to do tego jeszcze daleko. Ale niewątpliwie jest ucieczka do bezpiecznej przystani. Czekają nas teraz miesiące niepewności. Ale nasza giełda, czy ona... Czy już jest na tyle zapomniana i tak nisko upadła, że właściwie na nią to już nic już tutaj nie działa, czy widać wpływ na giełdę? I tu jest, panie, nie, wpływ to widać i to potężny, bo było widać w czasie, kiedy te indeksy spadały na świecie, to nasza giełda zachowywała się bardzo słabo, ale zachowywała się również wcześniej bardzo słabo. I to jest trochę dziwne. Dlaczego? Dlatego, że ja zakładałem, myślę, że wielu tak zakładało, że uruchomienie PPK i transformacja kolejna OFE doprowadzi do wzrostu popytu na akcje. I rzeczywiście miejscami było to widać. Tak jakby niektóre fundusze napełniały akcjami portfele, przy czym nie było to na zasadzie ciągniemy do góry i robimy z tego hossę, tylko na razie jak tanio jest, to kupujemy. I to było miejscami, na wielu sesjach było to widać. Teraz rynek nasz znowu się zaczął zachowywać bardzo słabo. Ja nie wiem, czy to nie jest... Waham się, dlaczego. Dlatego, że nie wiem, jak wiarygodne są te różne sondaże, informacje, że dużo osób wypisuje się z PPK. Nie wiem, czy to jest prawda po prostu. Właśnie. No tak, sondaże wskazują na to, że pokaźna część nie osób... wiem, czy już mogą się nawet wypisywać. No, ale nie jest tym specjalnie zainteresowana. No to może to wynikać z tego, co się stało z OFE przecież. I jakby ludzie mogą być troszeczkę niepewni, zniechęceni. Czy to nie kolejny raz będzie tak, że coś będzie, a potem tak się zmieni. Tak. Tu jest problem i to jest duży znak zapytania, bo jak mówię, teoretycznie OFE plus PPK powinno pomóc naszej giełdzie. Tego na razie nie widać. No właśnie. A czy rynki boją się recesji w Niemczech? No, mamy rzeczywiście potężne spadki. Bardzo słabe dane. W produkcji przemysłowej, bardzo niepokojące. Pewnie usługi za tym pójdą. Czy rynki będą reagować na to na zasadzie takiej, że jest źle, no to akcje tracą, tak? Czy może będzie tak, jak często bywało? To było zresztą zaskoczeniem, bo byłoby to dziwne, że im gorzej, tym lepiej. Czyli wszyscy spodziewają się, że będą jakieś obniżki stóp, stymulacje i tak dalej. I obstawiając ten scenariusz, akcje szły w górę.
Tak, i ta sytuacja przed zawirowaniami trumpowymi, czy tam Stany, Chiny, rzeczywiście występowała, że dane były bardzo złe, naprawdę od wielu lat najgorsze, to co pan powiedział, wczorajsze dane, produkcja przemysłowa 1,5% do dołu, chociaż przedwczorajsze z kolei zamówienia przemysłowe bardzo ładnie się zachowywały, więc trochę tutaj jakaś niespójność jest z tych danych, ale niewątpliwie ogólnie jak się popatrzy, to widać, że gospodarka niemiecka szybko zwalnia, no tak, szybko zwalnia, słaba jest również francuska, bardzo słaba jest włoska, w ogóle gospodarka strefy euro zachowuje się bardzo, bardzo źle. I ma pan rację, że była gra na to, że właśnie Europejski Bank Centralny tutaj zrobi, pomoże, bo posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego nastroje trochę zmiękły, bo okazało się, że Mario Draghi taki znowu super chętny do następnych działań nie jest. Zresztą bardzo słusznie, no a poza tym trzeba brać pod uwagę, że niedługo jesienią zmienia się przecież szef Europejskiego Banku Centralnego. Nie wiem, czy on by nie chciał wyprzedać swoją następczynię Christine Lagarde, która będzie rządziła już od listopada chyba, prawda? Czy znaczy Niemcy nieładnie mówiąc sprzedadzą nam tą swoją chorobę szybko? Same zagadki są na tych rynkach ostatnio. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście polska gospodarka w pierwszym kwartale i nawet drugim częściowo była bardzo odporna. Indeks PMI zachowywał się fatalnie, tak jak niemiecki też spadał. Czyli wydawałoby się, że będzie źle w produkcji. Produkcja rosła. No, ale już ostatnie, już dane za czerwiec już były niepokojące. Tak, dlatego mówię, że rosła tak do maja. Można powiedzieć tak, że ten efekt osłabienia niemiecko-francusko-włoskiego jest spowolniony i z pewnym odroczeniem pojawia się w Polsce. On niewątpliwie zwolni polską gospodarkę, no ale nie do tego stopnia, żeby to było poniżej 3% wzrostu. No to jest mało realne. Myślę, że w tym roku dalej powyżej czwórki nawet możemy mieć, powyżej 4% wzrostu PKB. No, czyli to byłby wzrost solidny i dla Polski niegroźny. Jeżeli, chyba, że zaostrzy się sytuacja, bo trzeba też brać pod uwagę, że gdyby USA z Chinami jakoś się tam dogadały, chociaż mówię, bardzo wątpię, przed wyborami, to następna w kolejce pana prezydenta Trumpa jest Unia Europejska. Samochody i tak dalej. No przecież on już zapowiedział od dawna, że się zabierze i za Unię Europejską. To nie jest koniec zabawy, nie jest koniec gry. No właśnie, a proszę powiedzieć, bo jeszcze chciałbym za koniec zapytać o politykę pieniężną. Niedawno mówił pan prezes NBP Adam Glapiński, że rozważa luzowanie polityki pieniężnej, gdyby sytuacja się pogorszyła. Co to znaczy? Jak to się ma w ogóle rosnącej inflacji? I to mamy następny problem, bo mamy inflację 2,9%. W tym tygodniu zobaczymy dane ostateczne, czyli pełny komunikat z rozbiciem na składowe inflacji. Zapewne będzie to rzeczywiście 2,9%. Pytanie, jak zdrożeją usługi, bo w ostatnim komunikacie usługi już drożały o ponad, inflacja w usługach była ponad 3%. Pytanie, czy będzie jeszcze większa. Gdyby była, to by oznaczało, że usługodawcy już nie mogą wytrzymać presji płac i materiałów i zaczynają podnosić ceny i to szybko. I to by było niezwykle groźne. I w momencie, kiedy wielu mówi, że do końca roku zobaczymy 3,5, a spotkałem człowieka znanego, ale nie będę przytaczał, który też w radiu, w TOK FM-ie powiedział, że w przyszłym roku na początku zobaczymy dobrze ponad 4%, więc w tym momencie obniżanie stóp procentowych to byłaby jakaś trochę dziwna polityka, bo groziłaby tym, że rozpędzi nam się inflacja tak, bo rozpędzić inflację jest łatwo, zahamować jest trudno. Jeżeli w odpowiednim momencie się tego nie przykręci, to będzie problem. No przed wyborami na pewno podwyżek stóp nie będzie. Słyszymy już, że to są czynniki sezonowe, że żywność, że to się zmieni. Mówię, popatrzmy na usługi. Zobaczymy, bo tam dla mnie to jest sygnał, że tam, jeżeli zobaczymy szybko rosnącą inflację w usługach, to będzie znaczyło, że już nie tylko żywność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Moim gościem był pan Piotr Kuczyński, analityk rynku finansowego.